Słuchajcie, to jest, to są słoiki z podstawowym składnikiem na jabłecznik. W środku są umyte, obrane, starte na najmniejszych ząbkach tarce jabłuszka ponad kilo. Wyszły dwa wielkie słoiki, średni taki najmniejszy. I co? I będzie zaraz robione ciasto. I będzie domowy jabłecznik. Zapraszam Was do następnego, do następnej odsłony filmu. Jak robimy ciasto na jabłecznik? Pewnie zapytacie, dlaczego są w słoikach i zamknięte, bo jabłka były przygotowywane wczoraj i żeby się nie popsuły, bo były oczywiście po umyciu, obraniu i starciu ugotowane w garneczku bez dodatku cukru, tylko z dodatkiem niewielkiej ilości cynamonu. I żeby się nie popsuły, żeby pleśń na nie nie weszła do dzisiejszego dnia, no niby 24 godziny, ale zawsze, więc zostały zawykowane i wstawione do lodówki. Zaraz zostaną otwarte, kiedy się zrobi ciasto. I tak, zapraszam. O, właśnie z takich jabłuszek zrobiony jest jabłecznik. Jabłko jak jabłko. Każdy wie, jak jabłko wygląda. To są najzwyklejsze jabłka. Nie są najtańsze te z Biedronki, bo one są nieraz twardawe i nie nadają się. Muszą być lekko miękkawe, ale też nie gruszkowe. Tak wygląda efekt końcowy jabłecznika domowego. W tle szamota się pies. Smacznego!